Joanna Gralka, zapraszam na czwartkowy RS News, to przegląd najciekawszych informacji z regionu. Od 28 października nie polecimy spod szczecińskiego lotniska do Sztokholmu. Linia Wizz Air zawiesza kursy między portem w Goleniowie a szwedzką stolicą. Można z nich było korzystać zaledwie od maja. O połączenie zabiegali sami pasażerowie. Przewoźnik zdecydował się je jednak wycofać, bo latało za mało osób. Lotnisko obiecuje, że wiosną loty do Sztokholmu wrócą do rozkładu. Nie tylko skierowanie i dowód osobisty, ale też 3 baterie trzeba było mieć ze sobą, by zbadać bezdech nocny w poradni w szpitalu w szczecińskim Zdunowie. Taka informacja wisiała na drzwiach wejściowych do gabinetu. Paluszki były potrzebne, bo badanie trwa całą noc, przez to te szpitalne baterie mogły się wyczerpać. Sytuacja już się zmieniła, urządzenie podłączono do sieci i baterie nie są już potrzebne. Karta z przedawnioną informacją została ściągnięta po naszej interwencji. Szczecińskie kąpielisko Dziewoklicz ma zyskać zupełnie nowe oblicze i to już od przyszłego sezonu. Do drugiego przetargu na jego przebudowę jako jedyna zgłosiła się poznańska firma Target. Obecnie trwa analizowanie oferty. W ramach prac powstanie całkowicie nowa plaża, promenada, zaplecze sanitarne, boiska sportowe i pole namiotowe. Koszt inwestycji to blisko 12 milionów złotych. Ma zostać zrealizowana do końca czerwca przyszłego roku. A na koniec RS Newsa mamy apel do wszystkich ludzi o dobrych sercach. Potrzebna jest pomoc dla pokrzywdzonego kundla z choszczeńskiego schroniska. Kajtek po wypadku ma niedowład tylnych łap. Porusza się przy pomocy wózka, ten nie jest jednak do końca dopasowany do jego rozmiarów i go uciska. Wolontariusze poszukują osoby, która mogłaby zasponsorować nowy wózek i konsultację ortopedyczną. Szczegółowe informacje oraz zdjęcia psa znajdziecie na radioszczecin.pl. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w czwartek. Kolejny RS News w piątek po południu. Nie zapominajcie, by sprawdzać stronę radioszczecin.pl. Tam znajdziecie najświeższe informacje. Do zobaczenia.